Okulnik Bethesda. John Nelson Darby. Umiłowani bracia. Czuję się zobowiązany przedstawić wam sprawę Bethesdy. Wiąże się z tym dla mnie cała kwestia stowarzyszania się z braćmi i to z tego bardzo prostego powodu, że jeżeli jest niezdolność do powstrzymywania tego, co zostało uznane za dzieło i moc szatana i do strzeżenia przed tym umiłowanych owiec Chrystusowych, jeżeli bracia są niezdolni do tej służby Chrystusowi, to nie powinni być w żaden sposób uznawani za ciało, któremu taka służba jest powierzona. Ich zgromadzenia byłyby w rzeczywistości pułapką zastawioną na owce. Ale ja nie będę tak przypuszczał. Moje serce nie będzie, ani nie będę przypuszczał, że wpływ lub reputacja jednostek skłoni ich do czynienia w jednym przypadku tego, czego nie uczyniliby w innym. Naciskam więc na stanowisko Bethesdy na braci. W tej chwili działa zbór Bethesda w najpełniejszy i najbardziej zdecydowany sposób jako zwolennik pana Newtona i zła z nim związanego, a także w sposób, w jaki wróg dusz najbardziej pragnie, aby było to czynione. Celem pana Newtona i jego przyjaciół nie jest teraz otwarte propagowanie jego doktryny w tej obraźliwej formie, w jakiej wzbudziła ona opór każdego bogobojnego sumienia, które troszczy się o chwałę i osobę błogosławionego Pana, ale złagodzenie zła tej doktryny i uzyskanie pozycji chrześcijan dla tych, którzy ją wyznają, aby móc ją rozpowszechniać i uśpić czujność szczerych dusz. W ten sposób właśnie zbór w Bethesda pomaga im w najbardziej skuteczny sposób, w jaki może. Podam teraz, w jaki sposób. Przyjęli oni członków z Ebrington Street z pozytywną odmową zbadania błędów z Plymouth. W tej chwili najbardziej aktywni agenci pana Newtona są pilnie zajęci wśród członków Bethesda, zaprzeczając, że pan Newton posiada błędy, wyjaśniając i łagodząc jego doktryny i usuwając wszelkie podejrzenia o nich z umysłów świętych i skutecznie w tym uczestnicząc. Pan Miller otwarcie oświadczył: że pan James Harris wykonywał dzieło ciemności, ponieważ podjął kroki w celu ujawnienia błędu pana Newtona, chociaż nie zadał sobie trudu, aby zapytać tych, którzy są z nimi zaznajomieni, w jakich okolicznościach to się odbyło. Pan Miller oświadczył świętym, że pan Newton wycofał się publicznie przed Bogiem i światem z najpełniejszym wyznaniem błędu, który utrzymywał, co każdy zaznajomiony z faktami wie, że jest tak sprzeczne z tymi faktami, jak tylko może być jakiekolwiek oświadczenie. Muszę też dodać, że pan Miller, usprawiedliwiając pana Newtona w ten sposób, nie informując się ani przez studiowanie traktatów, ani przez czytanie odpowiedzi, ani też nie pytając tych, którzy byli niezadowoleni
z wycofania się pana Newtona działał z największym uprzedzeniem i wprowadzał świętych w błąd. Godnym uwagi jest, aby pokazać praktyczne działanie tego, że gdy pan Miller oświadczał to w zgromadzeniu, jeden z obecnych członków powiedział do jednego z siedzących obok nich: to nie jest tak, ponieważ pan Newton pilnie przekonywał mnie o prawdzie swojej doktryny, gdy siedziałem przy nim przy herbacie poprzedniego wieczoru. Czytany był dokument podpisany przez panów Craika i Millera oraz 8 innych do ciała w Bethesda, w którym oni pilnie łagodzą i usprawiedliwiają doktrynę pana Newtona, chociaż odmawiają jej zbadania i obwiniają tak dalece jak mogą tych, którzy się jej sprzeciwiają. Nie oskarżam pana Millera, że sam podtrzymuje błędy pana Newtona. Naciskano na niego, aby powiedział publicznie to, co powiedział prywatnie o traktatach pana Newtona i początkowo odmówił. Później oświadczył, że powiedział, iż są tam bardzo złe błędy i że nie wie, do czego one prowadzą. Na jakiej podstawie osoby je posiadające są dopuszczane, a błędy odrzucane do zbadania, jeśli taki jest jego osąd, muszę pozostawić każdemu do samodzielnego określenia. Ja tylko pytam, czy jest to wierność Chrystusowym owcom? Ponadto, chociaż prawdą jest, że pan Craig nie jest w żaden sposób przygotowany do twierdzenia, że doktryny pana Newtona są zgodne z prawdą Bożą i że nie mam powodu twierdzić, że nie jest on zdrowy w wierze, to jednak jest pewne, że jest on tak dalece przychylnie nastawiony do poglądów pana Newtona, a w niektórych punktach jest ich uczestnikiem, że niemożliwe jest, aby z jakąkolwiek energią mógł się ich wystrzegać. Rezultatem tego jest, że członkowie z Ebrington Street, aktywni i nieustający agenci pana Newtona, wyznający i usprawiedliwiający jego poglądy, są przyjmowani w Bethesda, a system, który tak wielu z nas zna jako zaprzeczający chwale pana Jezusa, i to gdy jest w pełni przedstawiony w najbardziej obraźliwy sposób i deprawujący moralną prawość każdego, kto znalazł się pod jego władzą, ten system, choć niewyznawany, jest w pełni uznawany i działa w Bethesda. Miało to miejsce pomimo wypędzenia znacznej liczby niezaprzeczalnie pobożnych braci, których pilne upomnienia zostały zlekceważone, pomimo znanych wyznań braci, którzy kiedyś byli zaangażowani i nauczali doktryny Mr. Newtona, pana Newtona, a teraz przez miłosierdzie pana Jezusa uwolnieni od tej doktryny, pomimo mocnych i pilnych oświadczeń pana Chapmana z Barnstaple, który przede wszystkim cieszył się zaufaniem braci w Bethesda. I pomimo wszystkiego, co przeszło na drodze do odkrycia moralnej nieuczciwości z tym związanej. Nie miałem nic do powiedzenia na temat pierwotnego ruchu braci, którzy sprzeciwili się w Bristolu i przez długi czas byłem całkowicie nieświadomy tego, ale oświadczywszy panu Millerowi, że chętnie udałbym się do Bethesda,
Zostałem po zapoznaniu się z faktami zmuszony napisać i powiedzieć, że nie mogę. To doprowadziło do korespondencji, a w końcu do mojego spotkania z braćmi Millerem i Krajikiem. Także wszystko to zostało, o ile mnie dotyczy, w pełni przed nimi przedstawione. Wiele się wydarzyło i przeszło bardzo boleśnie i niezadowalająco, lecz ja idę na szerokim gruncie wierności całemu Kościołowi Bożemu i każdej pojedynczej owcy umiłowanej w Chrystusie, aby na ile to nas dotyczy, mogli być strzeżeni przed tym, co tak wielu z nas wie, że jest okropnie szkodliwe dla Jego chwały i wszelkiej moralnej poprawności w Jego świętych. Teraz, umiłowani bracia, widzę w Piśmie Świętym, że jednym ze skutków wiary jest, bez względu na to, jakie trudności może ona powodować lub jak może się wydawać, że przeszkadza w ich usunięciu, zmuszając nas w ten sposób do czekania na Boga, abyśmy szanowali to, co Bóg szanuje. Dlatego też nie chcę w najmniejszym stopniu umniejszać szacunku i wartości, które ktokolwiek może odczuwać osobiście dla braci Krajik i Miller na podstawie tego, w czym oni uczcili Boga przez wiarę. Niech to będzie utrzymane tak, jak ja tego pragnę i utrzymywałem w moich stosunkach z nimi, lecz wzywam braci przez ich wierność Chrystusowi i miłość do dusz tych, którzy są mu drodzy, wierności, aby ustawili zaporę przeciwko temu złu. Biada im, gdyby bardziej miłowali braci Millera i Krajika lub własną wygodę, aniżeli duszę świętych drogich Chrystusowi. I wyraźnie nalegam na nich, że przyjmowanie kogokolwiek z Betesda, chyba że w wyjątkowym przypadku nie wiedzę o tym, co się wydarzyło, jest otwieraniem drzwi dla infekcji obrzydliwego zła, od którego tak bolesnym kosztem zostaliśmy uwolnieni. Zostało ono formalnie i rozmyślnie dopuszczone w Betesda pod pretekstem niezbadania go, co samo w sobie jest zasadą, która odmawia czuwania nad korzeniami goryczy. I rzeczywiście złagodzone. A jeżeli to jest przyznawane przez przyjmowanie osób z Betesda, to ci, którzy to czynią, są moralnie utożsamiani ze złem, ponieważ ciało, które tak postępuje, jest korporacyjnie odpowiedzialne za zło, które oni przyznają. Jeżeli bracia uważają, że mogą dopuścić tych, którzy obalają osobę i chwałę Chrystusa oraz zasady, które doprowadziły do tak wielkiej nieprawdy i nieuczciwości, to dobrze, że powinni to powiedzieć, aby ci, którzy nie mogą, wiedzieli, co robić. Ja tylko kładę tę sprawę przed sumieniami braci, nakłaniając ich do tego przez ich wierność Chrystusowi. Jestem czysty w moim sumieniu wobec nich. Ze swej strony nie powinienem iść do Betesdy w jej obecnym stanie. Ani też będąc w tym stanie iść tam, gdzie osoby z tego stanu byłyby świadomie wpuszczane. Nie chcę się tutaj nad tym rozwodzić, ale przedstawić to braciom i naciskać na ich wierność Chrystusowi i troskę o Jego umiłowanych świętych. Zawsze wasz
W jego łasce John Nelson Darby. Postscriptum. Podczas gdy ja kontynuuję i naciskam na prosty, szeroki grunt związany z obowiązkiem strzeżenia owiec Chrystusowych przed sekretnym wprowadzeniem tego, co okropnie zaprzecza Jego chwale, deprawuje i demoralizuje Jego świętych, pytam, czy nie jest to potworną rzeczą, że bracia Bethesda na podstawie odmowy zbadania sprawy zmuszają setki braci i liczne ich zgromadzenia, aby przyjmowali tych, od których odłączyli się po najbardziej bolesnym i próbnym dochodzeniu, jako wyznających doktryny obalające Chrystusa i winnych postępowania, którego nie odpokutowali i z którym chrześcijanie nie mogą się łączyć, posunęli się nawet dalej, niż nie zbadali tej sprawy, pozwolili na najbardziej wyszukane wypowiedzi, eulogię pana Newtona przed zgromadzeniem i odmówili pozwolenia na poruszenie tej doktryny lub wykazanie jej zła. Pan Newton, o którym tutaj mowa jest, prezentował doktryny, które były całkowicie sprzeczne ze Słowem Bożym, między innymi doktrynę, którą wywiódł na podstawie swoich koncepcji, mówiącą, że Jezus musiał najpierw umrzeć za swoje własne grzechy i za to był wykluczony ze zboru i niestety zwolennicy Newtona i sam Newton zostali później bez zmiany poglądów zaakceptowani w kręgach, które tutaj są wymieniane jako miejscowość zgromadzeń Bethesda, z którą utożsamiany był między innymi George Miller i Craig. George Miller był znany z tego, że opiekował się wielu sierocińcami. Zanim odszedł od denominacji baptystycznej, w ogóle nie był znany szerzej z jego chrześcijańskiej działalności. Dopiero przejście do jedności z braćmi spowodowało rozwój jego służby, który znamy z historii Kościoła.